Kupiłem gierkę, którą śmiało można nazwać najbardziej realistyczną strzelanką na rynku do tej pory, po to, aby w nią pograć i o niej dzisiaj opowiedzieć. Czy w ogóle warto, czy to jest przyszłość strzelanek pierwszoosobowych, a może to jest niepotrzebny bajer i taka ciekawostka technologiczna. Zacznijmy od początku. Dokładnie rok temu prezentowałem Wam materiał na temat gry Unrecord. Była to gra zrobiona na Unreal'u. Na tamten moment wyglądała fenomenalnie, zresztą za pomocą fotogrametrii. Tam, moi drodzy, te poziomy wyglądały no niczym prawdziwe, z nagrania po prostu z kamery sportowej zaczepionej na naszym mundurze. Dodatkowo, oprócz tego jeszcze udźwiękowienie oraz specyficzny, można by było powiedzieć, chaotyczny sposób poruszenia się naszej postaci, no wyglądał praktycznie jak prawdziwość. I już w tamtym materiale, który nagrałem rok temu, zadawałem takie pytanie, czy to w ogóle ma sens, czy ludzie właśnie tego chcą, czy chcą, aby gry były aż tak bardzo podobne do prawdziwości, do prawdziwego życia, a może potrzebują po prostu fajnej mechaniki e, z konkretnym stylem graficznym, niekoniecznie Takim fotorealistycznym. I minął rok i nadal ta gra jeszcze nie wyszła. Co ciekawe, to gra Unrecord ma być grom w pełni jednoosobową bez trybu multiplayerowej rozgrywki sieciowej. To znaczy, że ma mieć kampanię, mają być misje, mają być po prostu fajne mapy, które będą miały oskryptowane różnego rodzaju mechanizmy. I tutaj pojawia się Bodycam, który we wczesnym dostępie wchodzi na Steam całkiem niedawno, bo kilka dni temu e, właśnie zakupiłem tą gierkę za 161 złotych, i tutaj. Po raz kolejny disclaimer, nie kupujcie gier, do których nie macie pewności. Jeżeli jest to Steam, to zawsze możecie to zwrócić, ale powtarzam, jest to wczesny dostęp. Jest to gra, która wykorzystuje pewną lukę na hype, właśnie na tego typu strzelanki, i z rozwojem takiej gry może być różnie. Tym bardziej, jeżeli jest to ktoś. Do kogo nie mamy do końca zaufania, bo nie wiemy, jest to jego pierwsza produkcja, jest to, jest to jego pierwsza gra, jest to pierwsza gra tego studia, które pojawiło się na Steamie. Czym jest bodycam? Najprościej mówiąc strzelanką pierwszoosobową, tylko nie mamy widoku z tak zwanych oczu, tylko właśnie z pozycji tej kamery doczepionej do ramienia. I to tak naprawdę tyle. Wszystko się dzieje po sieci, nie mamy trybu jednoosobowego, nie mamy trybu kampanii i go raczej nie będzie. Ma być to po prostu rozgrywka wieloosobowa. I właśnie przy tej rozgrywce wieloosobowej i przy mechanice zatrzymamy się. Przede wszystkim jeśli chodzi o grafikę. Sami widzicie, że jest tu zastosowanych kilka myków, które na pewno powodują, że ten obraz wydaje nam się być obrazem wręcz nagranym na kamerę sportową. Na wielu mapach po prostu jest yy, filmowe ziarno. To generalnie powoduje bardzo specyficzny obraz. Do tego mamy jeszcze zawinietowany ekran. Widzimy to tak, jakbyśmy widzieli nagranie z rybiego oka. Bardzo charakterystyczny sposób, oczywiście, nagrywania w kamerkach sportowych. Wtedy mamy poszerzony kadr, ale jednak mamy te boki zawinietowane. Na uwagę na pewno zasługuje tutaj sposób poruszania się i mechanika w ogóle nie tylko chodzenia, stawiania kroków, skradania się biegania, bo ogólnie tutaj nasza postać jest po prostu wolna. Nie jesteśmy jakimś supersprinterem. No czuć, że jesteśmy obładowani i ta broń oraz cały ekwipunek jest po prostu ciężki. Postać może nie wydaje takich dźwięków podczas chodzenia poruszania się jak w Tarkowie, ale udźwiękowienie też uważam za całkiem ok. Przede wszystkim na małych mapach musimy często słuchać gdzie są przeciwnicy słyszeć jeżeli jest to metalowe podłoże, to wtedy też jesteśmy w stanie określić gdzie kto się porusza i to jest fajne, realistyczne. Jeśli chodzi o celowanie i strzelanie, no to tutaj słuchajcie, myślę, że wiele osób, które były przynajmniej raz w życiu na strzelnicy i trzymały prawdziwą, metalową ciężką broń, no to wiedzą, że to nie jest tak łatwo jak w grach czy filmach. Zmiana pozycji i zmiana celu, do którego chcemy strzelać, a następnie jeszcze przymierzenia, to wszystko trwa sekundy. Tutaj mamy podobnie, czujemy, że jest tu zasymulowany ten realizm tego celowania, trzymania ciężkiej broni e, i nie dzieje się to od razu. W momencie, gdy chcemy z jednego celu na drugi, na drugi koniec ekranu przeciągnąć, to mamy wrażenie, że za naszą myszką ta broń oraz te ręce po prostu tak się powoli ciągną, zanim one się ustabilizują, i my wtedy będziemy mogli e, znaleźć odpowiedni cel. I to też jest na swój sposób fajne. Na początku gry, na początku jak ktoś grał w CS-a czy w jakieś inne strzelanki to może być dla niego dziwne, ale po jakimś czasie stało się to nawet przyjemne. Jeśli chodzi o mapy, mamy ich teraz w tym momencie dostępnych kilka. Jedną z nich jest strzelnica, która jest moim zdaniem najsłabsza, bo gdy my się respimy, praktycznie widzimy na drugim końcu mapy już przeciwników. No, służy ona po to, aby po prostu przetestować tą grę, mechaniki, poruszanie się, scelowanie i tak dalej. Mamy także bardzo fajną mapę z opuszczonym budynkiem, i moim zdaniem ta mapa wygląda chyba najlepiej. Może dlatego, że właśnie najlepiej na tym silniku właśnie wyglądają tego typu mapy, czyli wnętrza, obskurne ściany ściany podrapane, pomalowane graffiti, powywalane okna, niedziałające oświetlenie. To wszystko jeszcze dodatkowe te shadery, narzucone e, rzeczy bezpośrednio przez silnik graficzny i to powoduje, że wygląda to bardzo fajnie i spójnie. Była też mapa leśna, jest też mapa gdzieś po środku lasu jest opuszczony dom, który jest remontowany. Ogólnie tych map jest kilka. I na ten moment fajnie prezentują możliwości i różnorodność tego silnika i tej gry. Jeśli chodzi o dźwięki, to ta gra jest po prostu głośna. Większość komentarzy, które znajdziecie, to po prostu to, że ta gra jest po prostu okropnie głośna. I często jest to tłumaczone, że w prawdziwym życiu strzelanie z prawdziwej broni też jest głośne, co nie do końca jest prawdą aż tak bardzo. Oczywiście jest to głośne, bo strzelanie po prostu powoduje ogromny huk, ale. No, nie bez powodu czasami w filmach trochę bardziej podkręca się na przykład bas, albo dźwięki wystrzałów, bo gdy był nagrywany, nie był aż tak atrakcyjny, więc w tym wypadku nie wiem, czy to jest faktyczny dźwięk, czy pobrany z jakiejś bazy i troszkę podkręcony, ale jedno jest pewne, po prostu jest ta gra głośna. Strzały z pistoletu, z karabinu, z shotguna, z jakichkolwiek broni, to jest po prostu głośne. Dodatkowo różni się ten głos, ten odgłos, albo po prostu poziom tego dźwięku od tego. Czy jesteśmy na otwartej przestrzeni, albo jesteśmy w zamkniętym. Pomieszczeniu. Ciekawostką jest to, że gdy zostaniemy wyeliminowani, a jeszcze musimy czekać, aż runda się skończy, to aby pomóc naszej drużynie, możemy po prostu sterować dronem. Jak to się dzieje, że my nagle przeszliśmy w tryb drona i kto nim steruje, nie wiem. Dla mnie to było trochę dziwne, ale ten dron to wydaje się być ciekawą, fajną rzeczą. Latamy dronem, który ma jeszcze kilka trybów kamer, od termowizji po jakąś tam nocno-dzienną, czarno-białą i tak dalej. No, i możemy w ten sposób, komunikując się z naszymi graczami, z naszymi ziomkami, możemy im przekazywać informacje. Czy to jest fajne, czy nie, zostawiam wam do opinii. Moim zdaniem dziwne. Na początku bardzo to hejtowałem, później się do tego przyzwyczaiłem. Natomiast może dlatego, że nie grałem w drużynie takiej znajomych, gdzie rozmawiamy. Więc te moje informacje i tak nie miały sensu. Gdy nawet kogoś widziałem, to nie miałem komu za bardzo to przekazywać. Jeżeli ktoś się podjarał w tym momencie i myśli, że chce przetestować tą grę, to pamiętajcie: gra kosztuje 161 zł, jest we wczesnym dostępie. W tym momencie jeszcze nie ma za dużo zawartości, jest pewnego rodzaju taką technologiczną ciekawostką, czymś, co może w przyszłości być. Częstsze, to znaczy gry mogą tak częściej wyglądać, ale właśnie pytanie: czy my chcemy, żeby tak gry wyglądały, bo czy my chcemy aż tak realistycznych nagrań, to znaczy tych gier, czy my chcemy takich produkcji? My po prostu chcemy fajną strzelankę, gdzie jest fajny feeling. Na pewno ta gra, ta jedna, druga, może wyjdzie zaraz multum kopii takich gier, będą się wyróżniać na tle Battlefielda, Counter-Strike'a, Valoranta, Fortnite'a i tak dalej. No, niewątpliwie będą się wyróżniać. Ale też oprócz oprawy graficznej, fajnie by było, gdyby po prostu prezentowały sobie fajną mechanikę i strzelanie i ten feeling, po prostu ten feeling. A uważam, że ten feeling jest tutaj bardzo, bardzo ciekawy. Jest taki dynamiczny. Kamera podczas poruszania się w ogóle, bo to jest też bardzo ważne, ta kamera bardzo trzęsie. Ta kamera bardzo trzęsie, ona nie ma takiej stabilizacji, jak mamy w większości gier. To wygląda tak, jakbyśmy nagrywali kamerką GoPro, ale ona też by nie miała takiej. Idealnej stabilizacji na gimbalu, przez to dodaje to realizmu, ale także dodaje takiego, no właśnie, realistycznego, takiego zamieszania, takiego, że jak zacznie się jeszcze strzelanina, kamera wam się trzęsie, ta broń też wam strzela, bo przecież odrzut jest duży, jest głośno. No naprawdę to wygląda czasami. Bardzo, bardzo emocjonująco. Na ten moment jeszcze pamiętajcie, że są problemy techniczne od czasu do czasu. Niestety możecie być wyrzuceni z serwera, co mi się także przydarzyło wielokrotnie, więc, no cóż, uważajcie, gdzie i co kupujecie za 161 zł, bo gdy zagracie więcej niż te dwie godziny, to różnie z tym może być. Możecie nie dostać po prostu zwrotu. A pamiętajcie, że właśnie na Steamie możecie do tych dwóch godzin zwrócić grę, jeżeli nie spełnia Waszych oczekiwań, albo coś tam Was po prostu. W niej nie urzekło. Ja w tym momencie zadając pytanie, także się z Wami pożegnam. Zadam Wam pytanie, czy ta gra Wam się podoba? Czy właśnie jesteście ciekawi, zainteresowani tą produkcją? Czy będziecie śledzić? A może ktoś z Was już grał i coś więcej na ten temat chce powiedzieć? Czy, czy takie strzelanki to jest coś, o czym Wam się właśnie śniło i chcieliście, żeby te gry wyglądały tak jak prawdziwość? A może niekoniecznie. Teraz moi drodzy, ja się z Wami pożegnam, ale za chwileczkę zobaczycie jeszcze surowe nagrania. Już bez mojego komentarza, jak ta gra mnie. Mniej więcej w niektórych momentach wygląda eee, i z tym Was po prostu zostawiam. Pamiętajcie, że jeszcze G2Acom sponsor mojego kanału. W opisie link. Kupując tam, dodatkowo mnie wspieracie, a tam często są gry dużo tańsze niż na przykład na innych stronach czy też na Steamie, gdzie się już skończyła promocja. Tam czasami promocja trwa dłużej. Wejdźcie i oszczędzajcie. A teraz Was zostałam z Gierką. Trzymajcie się. Cześć!